Witamy Państwa bardzo serdecznie i na koniec tego intensywnego dnia zapraszamy na ostatni wywiad z trenerem Marcinem Włodarskim, trenerem kadry U17. Tak więc witam Panie trenerze. Witam. Tak więc bardzo prosiłbym o takie podsumowanie tego, co dzisiaj mieliśmy zobaczyć. No, ja akurat mówiłem o fazach przejściowych na przykładzie naszej reprezentacji U17. Cieszę się, bo jest tutaj dużo znajomych i dobrych trenerów, więc miałem przyjemność zaprezentować to, co my robimy w reprezentacji i mam nadzieję, że każdy będzie mógł wyciągnąć coś dla siebie z tego. Dużo takich właśnie przykładów z kadry. To jest, myślę, dające do myślenia, bo wiadomo, każdy dąży do tego, żeby chociaż w przypadku młodych zawodników zagrać w kadrze U17. No tak, naszym celem było, żeby pokazać to na przykładzie tych zawodników, którzy są albo z tego regionu, albo z innych regionów Polski, ale na naszych zawodnikach i na przykładzie naszej reprezentacji, po to, żeby widzieć nie tylko te rzeczy, które są dobre, jest ich sporo, ale również te deficyty i te rzeczy, nad którymi trzeba pracować i jeżeli chcemy wychować zawodnika do reprezentacji, no to żeby widzieć, co jeszcze trzeba poprawić, żeby on tam trafić. A co się liczy, żeby taki zawodnik trafił do reprezentacji? Bo to jest też ciekawy temat. Ostatnio gdzieś tam liczyłem sobie. Krzysztof Piątek jest wraz z Piotrkiem Zielińskim, ostatnim zawodnikiem, który poszedł do reprezentacji Polski. Na razie czekamy na to na Kadrowicza. No na pewno chłodna głowa to jest początek tego, bo każdy, kto trafia na te zgrupowania, jest ich z województwa dolnośląskiego, tych zawodników mnóstwo, to jest umiejętności oni mają, jak każdy chłopiec, który trafia na te zgrupowania. Natomiast później, żeby nie wydawało się tym zawodnikom, że to już jest sufit, ale właśnie, że to jest dopiero początek tej drogi i że dopiero ta praca to się tak naprawdę zaczyna, a reprezentacja ta młodzieżowa to nie jest zwieńczenie tej pracy, a dopiero wędka, którą oni dostają do dalszej pracy. Tak, bo tak naprawdę ilu jest zawodników, którzy się nie przebili gdzieś tam z młodzieżówki do wyższej kadry i teraz o nich słyszymy jako ewentualne niewypały. No oczywiście, no każdy zawodnik ma jakiś określony potencjał i będzie grał w piłkę, ale żeby grać na tym najwyższym poziomie, no to ta droga jest kręta i nie można z niej zbaczać i nie ma drogi na skróty, tylko żeby dotrzeć na szczyt, to naprawdę trzeba bardzo ciężko grać. Faza przejściowa, bardzo ważna faza podczas spotkania, de facto niekiedy decydująca. Zgadza się i to zarówno ta do atakowania, jak i ta faza do bronienia, obydwie są równie ważne, zwłaszcza w sposobie, w którym my gramy, czyli w tej chęci jak najwyższego odbioru piłki i tego atakowania bez piłki, no to te fazy przejściowe są dla nas niezwykle istotne. Tak więc tak dzisiaj było, drodzy Państwo, na hali AWF Wrocław. Bardzo serdecznie dziękuję, trenerze. Ja również dziękuję. I do zobaczenia. Miłej końcówki. Dziękuję bardzo.